Do programu wszedł Łukasz na pewno taki bardzo skromny, spokojny, wycofany bardzo, niewierzący w swoje możliwości i siły. I na pewno jestem teraz innym człowiekiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło was widzieć. Ciebie również. Po przerwie. Czy spodziewałeś się, że będziesz w finałowej trójce? Nie spodziewałem się. Myślę, że za każdym razem się bardzo surowo oceniałem, ale jednak uwierzyłem w siebie i wierzę w siebie teraz. Dobrze, powiedz mi, jak się przygotowałeś? Przygotowania były dość burzliwe, bo tak naprawdę prawie codziennie wpadałem na inny pomysł i tych pomysłów było tak bardzo dużo i jakby wycelować w tą jedną konkretną stylizację jest bardzo ciężko tak naprawdę. Zapraszamy modelki. Proszę, niespodzianka. Przeszłość mnie interesuje bardzo, szczególnie stylizacja. Ogólnie Hollywood, mocny przepych, czerwone dywany, diwy, gwiazdy. Na pewno moją inspiracją był też moja praca w teatrze. To jest delikatne powtórzenie ślubnej fryzury, którą robiłeś. No myślę, że jest różnica. Dobrze, powiedz mi w ogóle, jak to powstawało? To są naturalne tylko włosy? Tylko naturalne. To akurat bardzo fajnie. Od nasady są jakby wyciskane te włosy, są bardziej pofalowane. Tutaj jakby stawiam też na objętość, wszystko jest szyte nićmi. Przejdźmy do teraźniejszości. No i tutaj niespodzianka. Tak jest. Wszyscy liczyli, że będą trzy dziewczyny, a proszę, tak, mamy a tu jest pan. Faceta. Dlaczego mężczyzna? Dlatego, że teraz... Bo teraźniejszość jest mężczyzną. O, ja bym się nie zgodziła. Postawiłem na faceta, dlatego że program nazywa się Mistrzowskie Cięcie. Tak. W programie niestety nie było strzyżeń męskich, więc chciałem też pokazać, że ja to robię na co dzień. Dodatkowo chyba każdy z nas zauważa, że mężczyźni dbają bardzo o siebie i mamy tą erę barbera i jakby tych salonów otwiera się dużo. Ale za brodę też się brałeś? Też. Czyli całość, tak? Broda, patrz, Mario odpadł, ale cały czas jest z nami. Tak. No może przejdźmy do przyszłości. Ale nam się przyszłość Ach, tak rozebrała. Przyszłość. Bo ona jest ubrana we włosy. Odważnie. Odważnie. Bardzo. Chcę promować, że każdy ma prawo do pokazania siebie takim, jaki jest. Generalnie w przyszłości kobiety zaczynają od czesania klatki piersiowej. Możesz tak. Osłaniania. A czy jest wspólny mianownik tych wszystkich trzech odsłon? Myślę, że to jest to, co ja robię na co dzień, po prostu. Brakuje tego wspólnego mianownika, takiej myśli. Myśli, że się skupiasz, nie wiem, na jednej grupie społecznej, na przedstawicielach jednej szerokości geograficznej. Że patrzę na te trzy osoby i mówię, kurde, ta sama grupa ludzi w różnych czasach naszego życia. Bardzo ciężko wybrać spośród... A to znaczy, że nie wiesz, czego chcesz? Nie, po prostu jakby pokazując wam, co chcę zaprezentować, myślałem, że lepiej będzie, jak zrobię tę pracę zróżnicowaną. Łukasz, ty się bardzo stresujesz teraz. No jak, dziękuję wam za te emocje, powróciły. Ale wiesz, to jest finał, tak? To był dla ciebie trudny dzień? Dzisiaj nie. To skąd ten stres? Jakoś tak teraz. Wiesz, to dobrze wygląda. Ja widzę tutaj twoje zaangażowanie, bo to nie są łatwe rzeczy do zrobienia. Powiedziałeś, że robisz to na co dzień. Rozwiń to, proszę cię. Teatr, salon, sesje zdjęciowe. Czyli to jest ta spójność, to są trzy odsłony twojej pracy. Trzy odsłony ciebie. Zgadza się. Chciałem pokazać siebie i według mnie pokazałem, więc... Brawo! I to jest piękne zakończenie tej prezentacji. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne, dziękujemy modelom. Dziękujemy bardzo. Modelkom. I modelom. Na pewno łatwo się nie stało. Bo to jest finał, on myślał, że przyjdzie i że będziemy tutaj ochy i achy, ochy i achy. A tu wiesz, jest. Wszystko jest spoko. Tylko, że on nie umie tego bronić.